co? Nie będę narzekał, że nie dostałem obrażeń. O, nie z tej strony powinnaś być. O, skąd miałem dowiedzieć, znaczy mogłem dowiedzieć, no. Siemano. Siemano, jestem z powrotem. Tak jak ostatnio mówiłem, czwarty poziom sobie teraz zrobimy, a potem ja spróbuję zrobić wszystko ciągiem. A dlaczego ciągiem? To, o czym mówiłem poprzednio, tylko nie byłem do końca pewien szczegółów, otworzyłem sobie teraz, proszę bardzo. Czyli kiedy zaczynamy grę, mamy odblokowane cztery poziomy, możemy sobie zagrać w jakiej kolejności chcemy i kiedy wszystkie zostaną oczyszczone w jednym podejściu, bo to się anuluje jak się przegra, odblokowuje się poziom piąty i piąty poziom decyduje o tym, jakie dostaniemy zakończenie. Szósty poziom pojawia się tylko jeżeli ogólna ranga, czyli średnia wyciągnięta ze wszystkich rang, ze wszystkich poziomów, będzie A albo S, czyli musimy lecieć wysoko. W poprzednim odcinku w ogóle zrobiliśmy rangę B, więc to nie jest takie proste, żeby zrobić rangę A albo S, naprawdę nie. A siódmy poziom jest grywalny tylko jeśli wszystkie poprzednie też zostały oczyszczone na A lub S. Czyli, że jeśli w piątym i szóstym poziomie będę miał niskie rangi, to też wyjdzie średnio, ogólnie nie dostanę następnych poziomów. Więc jeśli chcę przejść całą gondrę, to muszę przejść wszystkie poziomy, nawet z bardzo wysokim stopniem. Bo jak w normalnej kontrze, nie było to wystarczająco trudne, tutaj trzeba jeszcze do tego nie ginąć. Jeśli chcesz w ogóle skończyć tę grę i zobaczysz ostatnie poziomy, to musisz nie ginąć. Tak sobie to wymyślili, tak było na PS2. Ja nie wiem, czy jakikolwiek masochista to ukończył, ja będę tym masochistą, zrobię to. Bo jak to przeczytałem, to się tak zdenerwowałem, że stwierdziłem, że muszę to zrobić. I zrobię to uczciwie i będzie dobrze. A, i w ogóle nie można grać na easy, tak, bo to też spowoduje, że generalnie nie mogę dostać wyższych stage'ów. Tak? Tak? Wszystko jasne? No to level 4. Podwodna elektrownia. A, została zajęta. Zneutralizuj przeciwników i zabezpiecz pozostałe lifeline. Aha, w sensie te batyskafy, te łodzie bezpieczeństwa, jak one się nazywają. W każdym razie, żeby można było ewakuować zakładników, słuchajcie. Generalnie wpadamy do bazy, która została przejęta i próbujemy uratować zakładników. Seabed, dno morza, lecimy. Miałem być na dnie morza. Co jest? Halo? Na dnie morza! Jestem na... Co? Dno morza! Gdzie jest dno morza? Halo, dno morza! Komu jeszcze dno morza kojarzy się z rakietami? Mi też. Ja w sumie... Nie, to są torpedy, nie rakiety. Torpedy. Ale torpedy też pływają po powierzchni, a nie pod powierzchnią. Nie latają sobie tak! Jestem nakręcony, bo poprzedni poziom jakoś poszedł za łatwo. Zastanawiam się, czy ten się po mnie przejedzie. Czy to jest boss na dzień dobry? Co się dzieje? Ej, fajne to, podoba mi się. A, no Jezu, będę wam to nagrywał rok, ale nagram. Zrobię to. To się wydarzy, zobaczycie. Chcę wiedzieć, gdzie to będzie. Aha, mogę być wystarczająco wysoko, bo myślę, że mnie nie trafiło. Dobra, boję się. Co ty robisz? Co ty robisz? Zbliżasz się do mnie, dlaczego? To dla mnie żaden problem, szczerze. Szczerze to... Kurde, chciałem ustawić działko dobrze, ale nie wiem jak. No halo, dlaczego ty tak robisz? Dobra, jeszcze raz. Bawimy się, jest dobrze. Ja lubię ten poziom, podoba mi się. Jest ciekawy. Ta kontra jest dużo bardziej zróżnicowana niż niektóre do tej pory. No przecież byłem idealnie pod tą rakietą, no przecież można było. Nie no, widziałem, że mój strumień strzału nie był w tej rakiety.
Miałem. A, myślałem, że jestem dobry na tyle. Dobra. Tu będzie trzeba zrobić lepiej. Ale to jest trudny poziom. Nie wiem, nauczenie się go na pamięć będzie masakrycznie ciężkie. Tak jak mówię na razie, wy tylko widzicie, jak ja tu przychodzę. Chcę, żebyście mieli mój pierwszy experience, a nie ten moment, kiedy się już nauczę, bo tych ludzi, którzy się nauczyli i dowrócili, jest bardzo dużo. A ja nie będę lepszy od nich w żaden sposób. Na pewno nie lepszy od speedrunnerów, a nigdy speedrunnerem nie zostanę. Nie oszukujmy się. Bo nie mam do tego cierpliwości i chęci. To mnie nie bawi, żeby być najlepszym daną grę. W tą po prostu muszę. Nie muszę być speedrunnerem, ale muszę skończyć na wysokie rangi. Nie, no jedna mnie zahaczyła, no przecież nieprawdopodobne to jest. Ja nie wiem, co ja robię. Mam pomysł pewien. Mam. Dobra. Mam go. Mam pomysł. Próbujmy używać tych rakiet sterowanych. Po co ja to mam? No właśnie. Zarąbisty pomysł. Stoimy tutaj, w tym miejscu, do momentu aż do samego końca. Muszę mieć potem przygotowany wystrzał, żeby ściągnąć rakiety, które we mnie lecą. To nie jest problem. Jeśli muszę go zabić, a on nie będzie już się bardziej utrudniał, czy będzie taki jak jest teraz, nie będzie robił dzikich akcji w stylu, że nagle jego skok będzie trochę za bardzo w prawo i nie dziabnie, powinienem sobie poradzić. Wow. Bardzo mi nie poszło. Nie naładowałem sobie strzału. Nie wiem, jak zrobiłem ten unik, moi drodzy. Nie mam pojęcia. Dobrze, że mam nieskończoną ilość strzałów. Mogę się tak bawić. Nie doczekam teraz strzałek. Aha, dobra, po prostu teraz już tego nie będzie. Mogę strzelać do jego karabinu, bo akurat podskakuje tu. To ma dużo sensu. Gin! Błagam, dorośnij, opuść dom. Błagam cię, dorośnij i opuść dom. Strasznie długo się do niego strzela, nie wiem. A to nie jest ostatni boss, bo pamiętajcie, że ten poziom nazywa się podwodna baza, to seabed. No morza. Z tym gościem się walczy tak długo, że szok. Znaczy pewnie to moja wina, no bo warto by było mu zadawać obrażenia w dobrym tempie. Co jest? Dobra, gdzie ja mam strzelać? Słuchajcie. Ja próbuję znaleźć jakieś miejsce, w które muszę trafiać, ale no nie ma takiego, to
Aha. No muszę stać tu po prostu. I czekać, aż on wypuści to. Okay. To jest haha śmieszne. Dobra, teraz będzie ten. No, 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 tak. A nawet tak mogę. To nawet będzie skuteczniejsze. Teraz będzie łańcuch, dobra, okej. Okay. To sama ta walka zajmuje 20 minut. One eternity later. No ile można? No dostaję te obrażenia, a co mi powiem? Ja nie wiem, może jest jakiś wyjątkowo skuteczny sposób, żeby go zabić, nie wiem. Może akurat na przykład ten boss się łatwo przegrzewa, więc trzeba używać na niego miotacza płomieni. No nie wiem, w sensie musi być jakiś sposób, żeby bić go szybciej, no bo ja go biję i biję, on w końcu wybuchnie, wybuchł, ale strasznie monotonny był i długo ci grało. Dobra, teraz robimy wind, tak, teraz jedziemy windą do podwodnej bazy, elektrowni właściwie, tak? Spoko. Let's go. To nie jest jak poziom Battletoads. Jeszcze na bank 100% będą tu tacy przeciwnicy, którzy się będą odbijać jak w hardcorpsach. On jest bardziej jak ten... Ha, mogę go odbijać w ogóle. Że będę musiał jakby moim własnym strzelaniem odbijać, żeby we mnie nie wpadli. Jak skaczą wariatki. Myślę, że powinienem je palić, ale... Karabin ma zasięg, to jest dużo skuteczniejszy sposób niż cokolwiek innego. Come on. Nie dajcie się oszukać. Róbcie swój własny reset. Nawidzicie. Nawidzę pająków. Co? Nie będę narzekał, że nie dostałem obrażeń. Ja myślę, że jestem w połowie poziomu mniej więcej. Co to czarna dziura? A, czy to będzie jak mniej więcej jak któryś tam poziom hardcore'u? Będę walczył z cyberczym. Nie wiem, czy ja mu zadaję. Tak, zadaję mu wrażenie, bo się rozpada. Co wy, czego wy ode mnie oczekujecie? Rozumiem, że nie mogę stać pomiędzy. To już wiem. Dobra. Ładuję laserki znowu. Teraz tak nie mogę trafić, więc... Co? Może się mogę złapać ściany. To jest opcja. Ściany się mogę złapać pewnie. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś ostatnie continue, nie będę musiał tego posta robić od zera. Nie mogę się łapać tam. Oj, fuck, najbardziej. Continue. Yes, from the middle. Great. Nawet jeśli to jest ostatnie, bo chyba ostatnie continue. To warto, każde jedno continue mi się przyda tutaj, bo szybko się uczę tych ostatnich dwóch poziomów. Nie wiem, czemu ten drugi był taki wyjątkowo upierdliwy w moim wykonaniu. Bo to wcale nie znaczy, że on był jakiś najtrudniejszy, ale... Lepiej bym sobie poradził, jakbym korzystał z miotacza. Nie jest źle, patrząc na to, jak szybko go rozpadłem w tym podejściu. Dobra, teraz tak. No nie wiem, naprawdę. Chociaż... Wydaje mi się, że tego czerwonego jest uniknąć łatwiej, tylko że musiałbym wymyślić, gdzie dokładnie... Serio? Nie jest trudne te bomberki. Starczy się przesuwać w dobrym momencie i w dobre miejsce. God damn it. Dobra, czerwony. No muszę się... Jak był w środku czerwony, jak w środku było czerwone kółko, to czerwony laser się pojawił z prawej. Czyli jak jest w środku czerwone kółko, to ja muszę iść w lewo. No co? Halo? Moja wina. Klikałem R2.
na lewo. No nie, laser się... No nie, laser! No nie da się, no. Chyba, że mogę zastrzelić coś, nie wiem. No i zginąłem. O, nie, nie zginąłem, nie zginąłem. Dobra, jest git. To inaczej jeszcze jest. Może jest tak po prostu, że za pierwszym razem jest tak, za drugim jest tak. Czyli że za pierwszym razem muszę być z prawej, za drugim muszę być z lewej. Chyba, że... No bo one oba tutaj latają. A chyba, że... Chyba, że to jest takie, taka zabawa perspektywą, że muszę po prostu przeskoczyć jakby nad tym miejscem, które wybucha i wtedy mnie nie zabije. No może tak być. Mogę spróbować. Widzimy się na miejscu. Nie będę wam dawał tego długiego bossa do oglądania. Bajo, bajo. No wybuchnij też. No. A, ale jest gorzej, bo mam zero żyć, a muszę na pewno dojść na dno, bo jak nie dojdę na dno, to będę musiał zaczynać od początku. Jest biało. No i coś zepsułem. No nie, i od początku. 2000 years later. O, wybuch, wybuch. Tak, dobra, już, budzimy się. Zobaczymy, czy te lasery da się przeskoczyć. To jest coś, co teraz trzeba testować. Mamy full continue, więc możemy próbować. Możemy ginąć ile chcemy. Dobrze, dobrze. Nazywasz? Nie wiem, w sumie pewnie... Oj, zły motyw wybrałem. Powinienem tak. No. Chciałem cię nazwać Zordon, mój drogi, ale... Potem się zamyśliłem i nie byłem w stanie sobie przypomnieć, jak się chciałem nazwać, więc nie nazwałem się żadnym. Tak, mogę przeskakiwać też, no spokojnie. Okej. No to już trochę mi ułatwiło sprawę, tak szczerze mówię. No, dobra. Ziomo, w ogóle... Z czym do ludzi? Ja wszystko wiem, ja wszystko umiem, ja wszystko rozumiem. Spadaj. Oho. Tak, no tak teraz będzie. Rozumiem, że najlepszym pozorem teraz będzie się... Nie będzie najlepszym pozorem ustawić się pod nim. Nie tak. Jakby to za proste było. Coś jest nie tak. Jest jeszcze jedna faza, nie? 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 Już? Wszystko w porządku. Dobra, lecimy dalej. Nie było. To było... No, ten gość jest... On tu wyskoczy mi na twarz albo coś. Nie wiem, zobaczymy. Ja się cały czas martwię, nie? Przestraszony, bo to się wydaje za proste. Wszystko. Ja ostatnio, jak tam tydzień temu siedziałem nad poziomem drugim, no to ja myślałem, że ja zwątpię i już wiecie, nie do końca tej kontry, ale teraz jak sobie gram poziom, który to jest czwarty, no przyznam, że tak zaczynam myśleć, że nawet jestem w stanie to zrobić. Nie żyjesz, tak? Mogę sobie przejść. Dobra. To jest straszne. Naprawdę staram zabijać wszystkich, no bo wiem, że jakbym był speedrunnerem, to bym przebiegał przez nich. Umiejętnie, ale nie jestem. A to też śmieszna sprawa, bo żeby zespeedrunować tą kontrę, to też trzeba wszystkich zabijać po drodze, no bo nie zespeedrunujesz, jeśli nie przejdziesz. A żeby przejść, no to musisz przejść wszystkie 7 poziomów. O Jezu, co to jest? Halo, nie walka na platformach. Na pewno uważać na to właśnie, starać się robić tak, żeby zabijać wszystkie te rzeczy. Aha. Dobra, jest pode mną. Nie, to nie. Okay. On gdzieś wyskoczy, tylko okej. Okay. Daję mu czas na reakcję, jest okej. Okay. Na razie nie mogę za bardzo go trafić. Nie robię, nieważne, że strzelam. Nie no, wodę nic.
O, tak. Dobra, widzę już. Widzę coś. Aha. Okej, okay, muszę mu skoczyć na głowę. Okej, okay, spoko, spoko. Nie jest, to nie jest problem jeszcze. To jeszcze nie jest problem. A, to ja nie powiedziałem wam, że widzimy się za chwilę. Ta ryba. Ale ona robi efekt, nie? Jesteśmy z powrotem, mamy rybę. Znaczy, chwilę jeszcze. Ona sobie tam będzie siedzieć po prostu do czasu, aż nie stwierdzi, że wyjdzie, czy jeśli ja się nie będę ruszał, to ona zrobi mi numer. Ona mi zrobi numery. Ona mi robi numery, a ja wtedy robię numery. Gdzie jeszcze tak? Będziesz tu? Będę wystrzelać. Nie. Dobra. Ona teraz się pojawi po prawej stronie. Widzę, że to jest powtarzalne. Chociaż pewnie nie jestem, więc nie będę zakładał z góry, że jest powtarzalne. O, nie z tej strony powinnaś być. Rybo. Okej, okay. Mogę być tu. O, skąd miałem dowiedzieć? Znaczy mogłem dowiedzieć, no. Okej, okay, dobra, czyli muszę stamtąd zaraz zeskakiwać, jak tylko będę miał okazję. Dobra, spoko, nie ma problemu. Strzelam, że teraz się pojawi też pode mną. Tak jest. Gdzie teraz? Dobra. Na środku jest dobrze stać, bo nieważne, z której strony ona się pojawi, to będę mógł szybko tam przeskoczyć i kucnąć, żeby strzelać jej w twarz. Okej, okay, zobaczmy. Dużo jej hitów puszczę, więc razem. Dobra. O Jezus! Co ty zrobiłaś najlepszego? Rybo. Dobra, mam zero. Ale to jest szansa. W sensie, jeśli ona nie wykmini jakiegoś nowego ataku, którego ja nie znam, to mam szansę to zrobić. Ale jest paskudna. Ale rzeczy w tej grze w ogóle są paskudne. To jest wspaniałe. Bałem się, że czwarty raz nagle wyskoczy z czapy, nie? Nowy atak, coś. Dobra, po prostu poleciała. Logiczne. Dobra. Nie ma co zadawać jej za dużo obrażeń. Skoro jestem w stanie spokojnie unikać jej ciosów, to nie mam powodu, żeby maksymalizować zadawane obrażenia, bo mogę po prostu ją powoli wypyrgać. Dawaj, rybko. O, gdzie jest Nemo? No, gdzie jest? Gdzie jest Nemo? Gdzie jest zjawa? Tu jest! Gdzie jest Nemo? Gdzie jest Nemo? Gdzie on schował się? A to? Niedźwiedź w dużym niemieckim domu. Dokładnie. Kto obstawiał niedźwiedzia? Czyli będzie z lewej, tak? A nie, płynie tam. Czyli będzie z prawej. Jest. Ale mam wrażenie, że ją tylko teraz wkurzę. To jeszcze nie jest koniec, co? No, wiedziałem. Wygrałem! Przeszedłem to! To jest już koniec poziomu! Ty wiesz, jak będę wam to montował, to ja mam wrażenie, że wbiję to w jeden odcinek. Te dwa ostatnie poziomy to easy peasy, w ogóle zero problemu. Ależ to! Nice, dobra. Zobaczmy cutscenkę. Nie ma? Nic? No już dalibyście mi chociaż tą nędzną cutscenkę za to. Dobra. Czwarty poziom sklearowany. W ogóle nie spodziewałem się, że to tak łatwo pójdzie. Widzicie, jest wyczerniony. Muszę wyczernić tak wszystkie cztery za jednym podejściem i najlepiej, żeby wszystkie zrobione były na co najmniej A. Żadnego do tej pory nie zrobiłem na A, ale jak już teraz wiem, to może nie będę tak ginął. Więc jeśli następnym razem się zobaczymy, to zobaczymy się w poziomie piątym. To już będziecie widzieć, że wszystkie cztery są tutaj zaliczone i zobaczymy, co się wydarzy. Oczywiście postaram się je zaliczyć na A, żeby od razu mieć dostęp do tych poziomów szóstego i dalej, tylko że jak to zrobię, tak w piątym prawdopodobnie zdechnę, więc zobaczymy jeszcze, czy tak zrobię, czy nie. W sumie warto by było, żebym się nauczył też przejść poziom piąty. Wystarczyłoby, żebym przeszedł te kilka. Ale na ten moment dzięki bardzo, że byliście. Fajnie było wam to nagrać i fajnie będzie wam nagrać też kolejny odcinek, jak już okaże się, że jestem wystarczająco mocny. Ciao tutti, ciao bella.